Który to jest rok? 86. 86. To nie jest w Longu, nie? Nie, to jest krótka wersja. Minio, chodź. Właśnie tym się wyróżnia względem... Znaczy, powstało ich bardzo mało. To jest 4,2 litra. 4,2, o, fajne. Krótka no. wersja. Z reguły limuzyna, nie? Już była ten, w 4,2. Większość, nie? Tych sali. Wtedy SL. Bo to jest SE. Dobrze mówię? SE. SE, tak. Powstało jakieś bodajże 12,5 tysiąca na całej produkcji. No, 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 no. Czyli powstało ich bardzo mało. Wszyscy zazwyczaj woleli 500. 500 leciały, no. Mój kolega 500. Miał 4,2, to albo, też ładnie to albo idzie. Albo longi, a to jest krótka wersja, no. I 4,2 litra. No to właśnie mój kolega miał 4,2 w longu, to to i tak ładnie idzie, nie? Jak przygazuje się, kurde, to tak poleciał, że na ekspresówce kiedyś, kurde, to się bałem, nie? Po deszczu było to trochę, wiesz, polecieliśmy, ja ci powiem. Ale to wie, nam się rozwalimy. Jakim to by mnie wytrzymało, tylko nie miała? Antena się chowa, czy... Zwykła. Jest instalacja. A, zwykła, okej. Okay. Przełoży na zwykłą, nie? Bo... A, tutaj zdrowo. Akurat, nie, bo to podszybia tak chyba kurodowały. Akurat, co dziwne, podszybia były w nim zdrowe. No, co no. Dziwne, bo a z reguły... Zazwyczaj wszystkie no? Podszybia, tutaj to jest jedna wielka zgnilizna. Aha. Akurat, a ty miał zdrowe. Nie wiem sam dlaczego. No widzisz, udało się, nie? Bo, a znowu 124, no. Podszybia są okej, okay, nie? Tylko znowu gdzieś progi takie inne. Tutaj też, końcówki progów, podszybia, nie? I... A te korki podobne jak 124. Chromów nie robiłeś? Chromy są oryginalne już. Oryginalne, to znaczy jakie, nie? Jeszcze można dostać ładne w oryginalnym no, no. Jeszcze można. I to, a to wersja europejska? Tak. Europejska, nie? Na Niemcy. Na Niemcy. A dawno kupowałeś? 2015. To jeszcze ceny normalne były takie, nie? W 15. No. No tamten mój kolega to sprzedał za 43 chyba. Ale całe pola kierowane, on takie drobiazgi kupował, no jakieś olbrzymie kasy dawał za naprawdę jakieś takie drobne detale, nie? Tutaj, nie licząc mojej roboty, no? To mi wyszło jakieś 60 tysięcy dał. Może wyjść, no może wyjść. No, u mnie 46, nie? No. Na ten moment. A i tak większość robiłem sam, nie? Znaczy, nie ale 60 nie... z autem, czy bez autem? Razem z autem. No to u mnie 45 razem z tego i jeszcze bez lakierowania, jeszcze nie mam lakierowany, nie? A tutaj co, jakaś listwa jeszcze ma iść, czy co? Tak, tu jeszcze brakuje, nie, bo aha. Lakiernik jeszcze nie popisał i... Aha, coś tam ma poprawić, no. Tak? Okej. Okay. A gdzie lakierowałeś? Nie mówimy nazwy oczywiście, tylko tu w Stalowej gdzieś? W okolice. Okolice, okej. Okay. Dobra, zajrzymy do środka, co? Widzisz Mikołaja? Widzisz. To wujek, pilnuj Mikołaja. O, czarny środek, ładny. O kurczę, luks. Fotele wygodne są te tkaninowe? Tak. Znaczy, wbrew pozorom, one były droższe niż skórzane. Z tego, co słyszałem. No, ale drewno takie ciemne, to oryginalne czy malowane? Malowałem. Ale ładne, te, do jest, czarnego ten ciemny ładny jest. To jest orzech kalifornijski. O, luks, naprawdę. Ale na fotelach też masz tam, nie? Takie elektryczne fotele, no. Fotele są oryginalne, nie? O? Nic nie było robione. Szyby w oryginale masz, tak. Czy? O, to już jest o wiele większy samochód niż ten 124. No wejdź sobie, Mikołaj, zobacz sobie, no. Zobacz, jaki duży. Bo to jest jako S-klasa stara, wiesz o co chodzi, nie? No to jest S-klasa, no, to jest no. Pierwsza generacja, która nazywana była oficjalnie S-klasa. Tak, tak, tak. Nie? Wiesz, bo taki ten co mój to jest no. Później jako E-klasa, nie? No, zobacz. Był 124. Tapczan, fotele. A, no siądę sobie. O kurczę, ten tył jest dobry. O kurde, naprawdę. I to tak, siadasz jak na kanapie. Tak, jak taki stary. No, tak, tak, o kurczę. A, we wszystkie strony działa ten też, nie? Zadzi zagłówek. Zaraz sobie usiądziesz, Minio, dobra? Podsufitka oryginał jeszcze, nie? I standardowo zapach Mercedesa, nie? Tak, chodzi się to do każdego jednego. To jest niepodrabiane. Ja tak się dzisiaj się zastanawiałem, co tak pachnie, czy to drewno, czy skóra, nie czy wiem, kurde tkanina. Materiały, czy coś, ja nie wiem, tak... No. Tu nawet żadnych zapachów nie montuje niczego, nie? No. Wchodzisz i wiesz, że to jest Mercedes, nie? W starych taksówkach to samo, nie? Ale wchodzisz i czuć, no, no. Tak.
Tutaj to jeszcze, wiesz, pootwierane okna, to trochę tak wywietrza, ale jak tak ale postoi jak jeden dzień... Na słońcu godzinę postoi i potem chodzisz, to... Nie, delegacją... Marcin, delegacją obowiązków miał. No naprawdę, luks jest. A, tu jest jeszcze ten. A. O, wszystko jest. I tu fajnie, bo jest w tym, w zamszu, nie? Znaczy, no, no ta welur cały, no. Boczek welur. A tutaj to jest jako klima, nie? To jest od nawiewu, od klimatyzacji, czy co to jest? Regulujesz nawiew, przymykasz, otwierasz. Aha, przymykasz, aha, dobra. Temperaturę masz tylko z przodu, nie? To jeszcze no, nie te lata. Nie te lata, no. Ale 140 mogła już mieć chyba, nie? Tu coś z tyłu. Chyba nie, też nie. Jeszcze nie? O kurczę, tu jaki gadżet. Oj, sorry. A, lampka. Kurczę, lampka do czytania. Zobaczcie, Maciek, jakie ten. Ale jaka mała. Lux. No. Nie? I to tak, nie razi nikogo w oczy. Tutaj ta, nie? Ta, ta boczna. Pani dyskretnie. No, usiądź sobie, Mikołajek, jak chcesz wejść sobie. Opony. Ja też te, Hankoki kupiłem do swojego. Otworzymy? Otworzymy, nie? Ale bagażnik, o kurde, tu już jest duży bagażnik. Tam już ozdoby leżą weselne, bo jedzie do ślubów w sobotę. Aha. O, a ten, bo ja z kolegą nagrywałem, a tutaj, chyba za 6 tygodni temu. Mocnie, bo to tak trochę tu szczelki jeszcze... No. Był E-klasą, nie? No. E-klasą w Sadanie, 124, no to też nagrywaliśmy. I ten, no i mniejszy jest bagażnik, nie? 126, tu jest szeroka. Ona jest szersza dużo. Kurde... Nie? Wiesz, długość jest chyba ta sama nawet, ale tu jest o wiele szersza. A, trójkącik jest. A ten w ładnym stanie to jest, jest okej. Okay. No. Naklejki skąd brałeś? No jest taka strona na, tak? Gdzieś na Litwie czy coś. A i mają te wszystkie oryginalne? Naklejek, podają to? Tylko model i poszerek, nie? I tam ci 50 euro bodajże, nie? Ojej! I to pewnie komplet na całe auto idzie, nie? Tak, mamy. Fajny, to już taki wielki, nie? Tak jedziesz takim dyliżansem, kurczę. A no weź troszkę dalej może, no. A tu fabrycznie w 126 były tu jakieś listwy, czy nie? Nie, tutaj. Nie było. A, tu nie było. O kurczę, to jest na cały samochód, tak? Tak, jeszcze nie ponaklejanych mam, bo część miałem... Ale śmiesznie, nie? Część, że no, naklejki, tak jakby wiesz. Zostało, nie? Ktoś dorabia ten, na okay. Oryginał. No nie, no to... Część jest też, jak masz wzór, to na wersję, problem, nie? Dobrej jakości zdjęcie, no. Na USA i na wszystko, nie? No, bo tak na przykład od filtra powietrza dajesz do piaskowania czy coś, no to wiadomo, stare ci zerwie, nie? I potem tak, wiesz, otwierasz, fajnie by było, żeby było. A jeszcze maskę może otwórzmy, nie? Ale chromiki, patrz, no chromy są w jakim stanie, kurczę. Oryginał. Nie? Takie widać, że fajne. A, drzwi też jest... O kurde, tu jest pięknie, powiem ci, tu mi się na razie najlepiej podoba. Szczerze powiedziawszy. Silnik co, robiony czy nie? Czy tylko tak z grubsza ogarnięty? Razem z skrzynią, nie? Tylko tak bardziej estetycznie, nie? Bardziej estetycznie, ale ładnie estetycznie wyszło, bardzo. To co byłem w stanie sam zrobić, nie? Ej, powiem ci, że mega estetycznie, naprawdę. Brakuje mi jakiś osłon, czegoś, ale to powoli. No tak, 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 no. To auto jeździ od 2 tygodni w zasadzie, jest zarejestrowane, także ja... Ale widzisz, wszystkie naklejki... Kurczę. Jak to jest moko? 4.2. I zaraz, Maciek, robi robotę, nie? Naklejkę dajesz jakąś tam w oryginale i tabliczka jest. 6, bo mam teraz problem z silniczką. Ten, idle control valve. To jest stałe, kurczę, on też trochę czasami szwankuje. Ale co, obroty rosną albo spadają za bardzo? Czy bardziej trzyma za wzrok? Ocynki porobione. Czasami trzyma mi za wzrok. Maciek, dać parę ocynków, nie? I zobacz jaką robotę robi, patrz. Tu dał ocynk, tu dał ocynk. Nie wiem, tu jakieś spinki ocynk, nie? Kurczę. Podoba ci się, Mikołaj? O. W tym moim to właśnie też chyba te śruby dam na ocenki, bo to wiesz, otwierasz, robi ci się detale, nie, ale czysty silnik wiesz, cały, nie? Tak widać świeżością. No. I nawet wiesz, ja to jeszcze raz muszę kiedyś wyjąć ten silnik, tu to wszystko wylakierować i tyle, nie? Tam tutaj chyba był cyknięty, nie? Spaw taki nie za fabryczny moim zdaniem trochę, nie? Taki widać trochę. No to wiesz, no nic dziwnego jak to jest, wiesz, 86 rok.
jeszcze może być. Ale patrz, w tych latach wycieraczki reflektorów. Właśnie widziałem, no. Kasy wpakowane jest, widać, nie? Ale słuchaj, wpakowane kasy i jeszcze ja widzę takie rzeczy, że jeszcze trzeba w to wpakować kasę. To wiesz, studnia, nie? A jak jest, wiesz, na ogłoszeniach ktoś ci napisze, że jest po renowacji za 50 koła. Jak po renowacji za 50, jak trzeba kupić za 20 co najmniej i sam silnik trzeba liczyć dwa... No takich. Dlatego on mówi coś tam, ten lakiernik taki jest. No. Coś brakuje, nie? A to mówił, no, że tam chyba tu plastiki jakieś idą. No, raczej tak. Tu troszkę jakaś gniotka. Ale felgi okej. I tu opony fajne. Felgi zajebiste. Bo jest opony, nie? Balon jest kozak. Balon jest kozak, naprawdę. Jeszcze odpał będzie. Minio, chodź. Odpał czy nie? O, zbiorniczek nowy. Znaczy nie wiem, czy on zawsze robi. Wiem, że jak ruszę klapę spiętrzającą, on to coś się wtedy z nim dzieje, nie? Ale. To jest częsta przypadłość. Co? Będzie odpał? Nie, na razie nie.